Witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław. Ja nazywam się Małgorzata Burnecka i chciałabym przypomnieć wszystkim wrocławianom, że zgłoszenia kandydatów na radnych osiedlowych przyjmuje Miejska Komisja Wyborcza do piątku 17 września. To jest tak naprawdę ostatni dzwonek, żeby zdecydować się na kandydowanie. Ostatni dzwonek dla wszystkich, którzy się wahają. Wrocławianie, apelujemy do Was, zdecydujcie się. Zdecydujcie się, ponieważ następna okazja, żeby zostać bohaterem swojego osiedla, będzie dopiero za 5 lat. Służymy pełnym wsparciem i informacją każdemu, kto podejmie decyzję. Zarówno młodym, jak i seniorom. Udzielamy informacji, pomagamy w formalnościach, a także zadbamy o profesjonalną kampanię osiedlową wspieranych przez nas kandydatów. Jako że czasu zostało niewiele, to uruchomiliśmy specjalny numer telefonu 691-777-951, aby ułatwić z nami kontakt i także pomóc w tym ostatnim czasie. Na pewno zachęcamy do dzwonienia, piszcie do nas, pomożemy tutaj zaangażować się w lokalne sprawy. Pamiętajmy, że 17 października odbywają się wybory na 48 osiedlach. To są wybory demokratyczne. To od ludzi zależy, kto się do tych rad dostanie. Nie decydują o tym aktualni radni czy ktokolwiek inny. Decydujemy o tym tak naprawdę my. Dlatego zachęcamy jeszcze raz do tego, żeby spróbować rzucić wyzwanie sobie i innym, wystartować w tych wyborach, a potem pójść również, dopełnić tego aktu w fakcie formalnego głosowania 17 października. Radny osiedlowy tak naprawdę może wiele rzeczy. Wiele rzeczy przede wszystkim wie, czego na osiedlu potrzeba. Ma kontakt bezpośredni z mieszkańcami, bo mieszka razem z nimi, jest jednym z nich. Może opiniować, może razem z całą radą opiniuje przede wszystkim różnego rodzaju akty prawne, zbiera informacje, pomaga również radnym miejskim w podejmowaniu decyzji, przynajmniej powinien to robić. Ma również takie bardzo mocne narzędzie w zakresie chociażby opiniowania czy wyrażania swojej opinii w zakresie koncesji alkoholowych, ale sama rada jako taka może również wnioskować o znakomite środki finansowe, które są dostępne dla rad osiedli. To jest zarówno fundusz osiedlowy dostępny dla każdych z osiedli, to są również projekty budżetu obywatelskiego, a również szereg innego rodzaju narzędzi finansowych, z których może skorzystać. Tutaj potrzebna jest aktywność, wola i chęć działania. To jest najważniejsze z punktu widzenia Rady Osiedla i samych mieszkańców. W tej chwili, tak jak mówiliśmy wcześniej, mieliśmy już deklarację około 80 osób. Powoli te formalne zgody do nas spływają. Myślę, że spokojnie powinniśmy dobić do około setki, a na pewno będziemy w zdecydowanej większości osiedli obecni jako kandydaci. Bardzo dużo osób, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z radami osiedli, się do nas teraz kontaktuje, bo jakby dowiedzieli się o tym, że jest taka opcja, dowiedzieli się, że wybory teraz będą już właściwie za chwilę. W związku z tym teraz w ostatniej chwili się decydują. Teraz mamy ostatnie 3 dni, myślę, że będziemy mieli dużo pracy. Zgłoszenia są do piątku, natomiast dzisiaj Miejska Komisja Wyborcza nie obraduje, nie przyjmuje zgłoszeń. Dopiero środa, czwartek i piątek. W środę można się zgłaszać między godziną 15.30 a 17.00, tak samo w czwartek, natomiast w piątek do 18.00. Tak? Także łącznie jest to 5,5 godziny, może to się wydłużyć w ostatni dzień. Są kolejki? Na razie żadnych kolejek nie było z tego, co widzieliśmy. I dziękujemy wszystkim za wszystkie maile, które do nas nadchodzą, na wszystkie odpowiadamy i zapraszamy do kontaktu jeszcze raz, teraz telefonicznego, żeby sprawniej wszystkie formalności przeprowadzić, bo czasu jest niewiele, ale wszystko damy radę zrobić.